nazywam się Tomasz Jurek, jestem zastępcą pana prezydenta. Pan prezydent przeprasza państwa najmocniej, ale niestety nie może dzisiaj uczestniczyć w tym spotkaniu. Nagły wyjazd spowodował to, że prosił mnie, żebym poprowadził to spotkanie. Generalnie zwykle przyjmujemy taką metodę i zasadę przy tego rodzaju spotkaniu z mieszkańcami, że jest z panem prezydentem zawsze zespół osób, które są przygotowane bądź też słuchają państwa problemów, państwa postulatów. Jeżeli na miejscu jesteśmy w stanie państwu pomóc, to i odpowiedzieć na pytania, to odpowiadamy. Natomiast jeżeli sytuacja jest taka, że wymaga na analizy czy przemyślenia danych rozwiązań, no to wtedy umawiamy się z państwem bądź indywidualnie, bądź dajemy swoje telefony i kontaktujemy się wtedy już konkretnie w danej sprawie z konkretną osobą, która daną prośbę czy postulat zgłosiła. Chciałem przedstawić tutaj ten nasz zespół, żeby państwo wiedzieli, kto z kim jest, bo często też bywa tak, że po spotkaniu państwo indywidualnie też podchodzą do konkretnych osób i te pytania swoje formują. Zacznę tutaj od pana Adam Koziołek, jest szefem od inwestycji. Pan Tomasz Szymański, zastępca z DIOM-u, czyli krótko mówiąc drogi i komunikacja miejska. Pan Dariusz Rzeźnik jest architektem miasta, czyli zagospodarowanie przestrzenne. Pan Kuba Zięba jest pracownikiem z DIUM-u, który jest generalnie przypisany do komunikacji miejskiej. Pan Szymon Michalak jest dyrektorem z DIUM-u, czyli osobą szefującą panu tutaj od dróg. Witam pana radnego Krzysztofa Biskupa, radnego powiatowego na naszym spotkaniu. Pani Jana Widowicz oraz pan Piotr Huderski są osobami, które zajmują się generalnie nieruchomościami, zasobem nieruchomości, własnością gminy, czyli konkretne działki i problemy z działkami, podziałami, czy też zakupem, sprzedażą, z dzierżawami, z umowami tego rodzaju dotyczącymi gruntu. Proszę państwa, no, biorąc pod uwagę to, jakie jesteśmy tutaj, w jakich okolicznościach jesteśmy, chciałbym po prostu sprowadzić to spotkanie do wysłuchania państwa problemów związanych tutaj z funkcjonowaniem w tym rejonie miasta i odniesienia się do nich na bieżąco, bądź też, tak jak mówiłem, w perspektywie czasu, jak chodzi o sprawy, których w tej chwili nie będziemy w stanie rozwikłać czy odpowiedzieć państwu. Także myślę, jeżeli taka formuła państwu odpowiada, bo nie wiem, czy mają po prostu jakieś inne propozycje jeszcze związane z tym spotkaniem. My będziemy sobie tutaj to wszystko notować i ewentualnie, jeżeli będzie można, to odnosić się na bieżąco. Także słucham państwa, śmiało proszę. Zatem słuchamy państwa. Chciałbym może spytać o zagospodarowanie przestrzenne. Czy Urząd Miasta w ogóle coś planuje w tym kierunku? Bo kiedyś był plan zagospodarowania, ale to wszystko, pani Mona, to jest. Powinniśmy wiedzieć, czy to na Górzyce, ewentualnie są branże, takie budownictwo jednorodzinne, czy nie. Coś byśmy chcieli wiedzieć. Proszę państwa, jeżeli chodzi o Nagórzyce, ono faktycznie był plan miejscowy, który obowiązywał 2005-2006 rok. Niestety został oskarżony do sądu i sąd stwierdził nieważność tej uchwały. Natomiast na tę chwilę my raz na kadencję mamy obowiązek wykonać analizę zmian w zakresie przestrzeni. Bierzemy pod uwagę państwa wnioski, ile ich wpływa do nas, tak? W momencie, kiedy nie ma planu miejscowego, wiadomo, żeby cokolwiek budować,
tutaj zgłaszacie się Państwo do nas o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. My na bieżąco analizujemy, ile tych decyzji z tego terenu wpływa i tak naprawdę tych wniosków nie ma. Wnioski, które do nas wpływają, są analizowane na bieżąco. Na bieżąco są wydawane decyzje o warunkach zabudowy. I tak jak mówię, 4 lata temu była taka analiza przeprowadzona. Wtedy nie wynikało z niej, że jest tutaj konieczność wyjęcia tego planem miejsca, bo myślę, jak mówię, było to wszystko wydawane na podstawie decyzji o warunkach zabudowy. W tej chwili te analizy, jesteśmy w trakcie tych analiz, natomiast ze wstępnych ustaleń również wynika, że te wnioski, które wpływają, to są jakieś sporadyczne wnioski, które na bieżąco wydajemy w formie decyzji o warunkach zabudowy, która zresztą tutaj, jeżeli chodzi o takie indywidualne, konkretne inwestycje na tym terenie, na pewno lepiej poddają to, co Państwo chcecie wykonać. Czyli na tę chwilę nie ma, przy poprzedniej analizie wykonujemy nową, natomiast ze wstępnych ustaleń wynika, że takiego zapotrzebowania nie ma. Jeżeli widzicie Państwo taką potrzebę przy indywidualnych sprawach, to zapraszamy do nas zawsze, nie tylko kiedy jest podjęta uchwała intencyjna o przygotowaniu planu, zawsze możecie Państwo złożyć wniosek o wykonanie takiego planu. Takie plany są niezbędne bardziej w terenach, gdzie ta urbanizacja idzie bardzo, bardzo szybko. Gdzie jest dużo decyzji, wniosków o decyzji o warunkach zabudowy, czy też kiedy mamy tereny, gdzie jest na przykład są tereny leśne. Wtedy mieszkańcy mają tutaj problem z zabudową, ponieważ odlesić można tylko właśnie na podstawie planu miejscowego. I takie plany w tej chwili opracowujemy. Tutaj w takiej sytuacji wiemy, że nie ma, przynajmniej takie wnioski Państwa do nas nie docierają. Jeżeli takowe są, tak jak mówię, zapraszam do siebie, do wydziału, zobaczymy, o jakim terenie rozmawiamy i czy jest konieczność wydawania, czy też podjęcia uchwały intencyjnej, jeżeli chodzi o plan miejscowy, czy też jesteśmy w stanie tą sprawę tutaj załatwić na podstawie decyzji wątpliwości. Ja, przepraszam, ale na swoim przykładzie powiem Panu, że nie zgadzam się z Panem, ponieważ roku temu było na założenie miasta. Widziałem architekturę, która została podzielona, skoro nie ma planu zagospodarowania przestrzennego miejscowego, domy, działki mogą być tylko sprzedane do 100 metrów głąb od głównej ulicy. A mamy takie tereny, że możemy po prostu, jak jest to w gminie ościennej, na przykład Gedernów, Słyszewice, mamy długie i wąskie działki, byśmy chcieli zrobić drogi dojazdowe zgodnie z przepisami, po prostu o tym działać, ale jest to niemożliwe w tej chwili, ponieważ nie ma miejskiego. Znaczy, proszę pamiętać o jednym, że nawet jeżeli będzie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, taki plan miejscowy musi być zgodny ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania. Jeżeli sobie weźmiemy to studium, zauważymy, że jest tam rola. Czyli w momencie, kiedy byśmy chcieli uchwalić plan miejscowy, który Rada Miejska podejmuje uchwałę o planie miejscowym, stwierdza jednocześnie zgodność ze studium. Czyli my jesteśmy zobligowani, wykonując taki plan, żeby ta zgodność była. Czyli de facto, jeżeli w studium jest rola, taka zmiana jak gdyby nie jest możliwa, również w planie miejscowym. Czyli tam dalej by była rola. Zmienić studium oczywiście można, natomiast wykonuje się analizy, bardzo szczegółowe analizy, jeżeli chodzi o zapotrzebowanie na to. I w tej chwili, gdybyśmy chcieli wykonać takie analizy w centrum naszych ustaleń i poziomu obliczeń, wynika, że nie bylibyśmy w stanie powiększyć kolejne tereny. Więc to, co się staramy robić, oczywiście tu akurat Pana przykład jest jak najbardziej, bo gdzieś tam, chyba ostatnio nie, ale tam 300 lata temu takie tutaj do nas docierały sygnały, że właśnie chodzi o podział. Natomiast proszę pamiętać o jednym, że plan miejscowy, oczywiście, jeżeli byśmy zmienili studium, jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wykonujemy, to że jeżeli byśmy zmienili studium, no to tak naprawdę też nie chodzi o sam plan, tak? To nie jest kwestia planu, chodzi o to, że urbanizacja musi polegać, takie słowo, które często się używa, w sposób zrównoważony. Czy de facto, okej, pan w tej chwili podzieli swoją działkę i jak najbardziej, to jest jedno pan osobistych, ta sprzedaż jest jak najbardziej opłacalna, tak trzeba do tego podchodzić. Natomiast w momencie takiego podziału, zapewne chciałby pan zrobić drogę, też nawet sugerujemy, żeby ta droga miała 10 metrów, docelowo w masie ma być to droga publiczna, gdzie musimy to za chwilę mieszkańcy, nie pan zapewne, tylko zapewne osoby, które kupią od pana te działki, przyjdą do Urzędu Miasta, już nie do mojego wydziału, tylko zapewne do pana prezydenta, po to, żeby przetłuczonych wodę, kanalizację, oświetlić, ucznić i tak dalej. Tak naprawdę osoba, tu jest
kwestia wyważenia interesu publicznego, tak? Z pana strony jest to jak najbardziej opłacalne i jak najbardziej dokonania. Natomiast de facto za te pozostałe rzeczy zapłacimy my wszyscy, tak? Z podatków, które wszyscy opłacają. Chciałem zapytać, czy przeszkodą jeszcze w takim stworzeniu planu jest to, że Nie jest to kwestia, ponieważ Otulina, ja to chyba nie przeczytałem, żeby zapisał Otuliny. Tam nie ma jako takich zastrzeżeń co do przeznaczenia tych pod mieszkaniówkę. Oczywiście jest to kwestia zapewne przy uzgadnianiu, tak? Przy uzgadnianiu planu miejscowego mamy wtedy różnego rodzaju inspektoraty o planu środowiska, które taki plan muszą uzgadniać. Natomiast w momencie, kiedy jest Otulina, trzeba pamiętać o jednym, to jest jedno, że w przypadku zabudowy mieszkaniowej jakiejkolwiek, jeżeli mówimy o dużych podziałach, jeżeli ktokolwiek z państwa chciałby na działce, która ma powyżej 0,5 hektara, zabudować mieszkanicami jednorodziny, musi wystąpić o decyzję o środowiskowego warunkowania. To jest to wynikające właśnie z Otuliny, tak? Trzeba pamiętać jeszcze o jednym, że mamy cały czas ustawę o ochronie gruntów rolnych, która dodatkowo jeszcze komplikuje sytuację działek, jak chodzi o działki powyżej 3000 metrów, tak? Tam są podziały bardzo utrudnione. Oczywiście ten obrót i sprzedaż między rolnikami jest dopuszczalna, czy teraz już dopuszczalne jest dziedziczenie tych działek, to też były ograniczenia. Natomiast też trzeba mieć na względzie to. Pominą się oczywiście tutaj przepisy o samym zagospodarowaniu, bo dodatkowo jednak jeszcze dosyć mocno komplikuje ta sytuacja się w przypadku właścicieli gruntów tego rodzaju. Natomiast ja staram się śledzić przepisy i projekty w tym zakresie. Jest szansa na to, ponieważ jesteśmy w granicach administracyjnych, państwo są też w miastach, że będzie zmiana tych przepisów, która pozwoli uwolnić obrót w granicach administracyjnych miasta tymi działkami. Czyli te przepisy nie będą obowiązywać na terenach wiejskich. Ale no to jest kwestia przyszłości. Ja zakładam, że jeżeli ta zmiana zostanie wprowadzona, to ona będzie gdzieś może koło sierpnia, bo taki projekt jest faktycznie przygotowany. Śmiało, proszę państwa, śmiało, jak jesteśmy, widzimy się, to trzeba ładować, ile się da. Chodzi o kawałeczek chodnika, od sklepu, od skrzyżowania tego, w kierunku tam na Górzyckiej dalej. Nie, jest, nie tylko, bo i dalej do szkoły. Dalej do szkoły też, to tam między, tak. Ale szczególnie tutaj, prawda. Tu jest w ogóle wykończyć jako miasto. Nie chodzić po jezdni, tylko chodzić po chodnikach. Tak jak gmina w Jaderno ma chodnik od końca do końca. Od początku do końca jest miasta, a u nas miasto i nie ma. Dzieci zamieszkują na terenie gminy, no mają chodnik do samej szkoły. Chodzi do względu bezpieczeństwa. Pan prezydent ostatnio w wywiadzie na Radzie Fama powiedział, że ten temat jest już uruchomiony. To znaczy tak, my tutaj byliśmy z tego czasu na takim rekonesansie. I tam są dwa odcinki. Jeden jest prostszy, drugi jest trudniejszy. O łącznie ile tam było metrów? Sporo, nie pamiętam. Dosyć długi odcinek, przy czym jeden odcinek co do chodnika, tutaj ten bliżej, jest prostszy do zrobienia. Tak, po tym tam uderzy za zakrętem, jest taki kawałek, są rowy i melioracje. Tam może być kłopot, natomiast faktycznie takie przymiarki my robimy, bodajże nawet żeśmy doceniali to już tam chyba nam, o ile pamiętam, to ta kwota wahała się w granicach kilkuset tysięcy złotych, żeby ten chodnik położyć, bo łącznie to też jest dosyć długi odcinek, ale też trzeba brać pod uwagę właśnie te utrudnienia, które wiążą się z tym drugim odcinkiem już bezpośrednio do szkoły, który dochodzi, gdzie są te rowy, bo tam nie za bardzo jest jak się ruszyć. A nie można ich przesunąć? No, oczywiście, że można, natomiast też, proszę państwa, problem jest taki, że często bywa tak, że miasto nie jest podmiotem władającym konkretnymi naniesieniami, terenami i tak dalej. Na pewno w przypadku, gdyby taka decyzja była podjęta, no do tego zmierzamy, tak, bo też pan prezydent ze mną rozmawiał na ten temat, to konieczne byłoby to ustalenie w tym zakresie z, właśnie z Urzędem Melioracji, tak?
Ja nie mówię, że to jest niemożliwe, bo generalnie my różne przeszkody staramy się pokonywać i robić. To na pewno mamy to w zamiarach. Czy będzie to proces skomplikowany, jak chodzi właśnie o ten drugi odcinek? Na tą chwilę jeszcze nie wiemy, bo tak naprawdę jeszcze takie operacje nie przeprowadzamy. Więc nie wiemy, jak do tego się stosunkują określone instytucje, organy, czy będzie wola z ich strony na to, żeby właśnie troszkę te urządzenia melioracyjne przesunąć. Generalnie też wynika z tego, że na przykład na terenie miasta, nie wiem czy Państwo się orientują, mamy 4 zarządców dróg samych, tak? Czyli jest powiat, jest miasto, jest zarząd dróg wojewódzkich, czyli ulica Warszawska jest ulicą wojewódzką i też mamy drogi krajowe pod zarządem Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad. To wszystko jest takie trochę ciężkie do skoordynowania, jak chodzi właśnie o zarządzanie. Bo prezydent jest zarządza oczywiście, natomiast momentami ciężko też Państwu jest zrozumieć, na przykład, że dzwonią Państwo do nas, że tam na drodze coś tam jest nie tak, jest droga powiatu, a Państwa to nie interesuje. Ja to rozumiem, bo prezydent jest gospodarzem, natomiast czasami po prostu mamy tego rodzaju problemy, które no, ciężko jest przeskoczyć. Z powiatem oczywiście współpraca układa się bardzo dobrze i tutaj są najmniejsze problemy, ale już na tych drogach zarządzanych przez podmioty, które tutaj nie są u nas, nie wiedzą o co chodzi, no, czasami bywa kłopot. Ale jest to na pewno... Te dwie drogi są miejskie. Tak, tutaj. A chciałem zapytać, czy postęp tych całych prac będzie można gdzieś śledzić na jakichś portalach społecznościowych, informacje będą puszczone w gazecie, na przykład dane, czy... Znaczy, proszę Państwa, no jeżeli przede wszystkim musimy podjąć decyzję o wyprojektowaniu części tego, tak, kosztów rysowaniu i tak dalej. Ja tak jak powiedziałem, my taką wiedzę już częściowo mamy. Kolega tutaj przygotował kosztorys, nie pamiętam tej kwoty, ale mi się coś kojarzy, to było, nie wiem, 500-600 tysięcy mniej więcej za cały ten odcinek, bo on jest długi bardzo. Czy będą się Państwo starać o dofinansowanie? Nie ma tego. Nie na chodniki. W ogóle nie ma możliwości dofinansowania dróg. Bo już czas minął na tej perspektywy. Nie daje pieniędzy na to. Czyli tutaj była nie sprawa przegapiona przy remoncie tej drogi w 2013 roku, tak? Tam była nakładka całego, nie? Tak, tam była nakładka. W trakcie budowy to my żeśmy byli u prezydenta Zagozdowia i na ten temat była gadka. Żeby dołożyć. Nie wyszło nic z tego. Znaczy taki mamy zamiar, żeby była jasność. I to jest powiedziane też przez szefa, więc będziemy dążyć do tego, żeby położyć chodniki. Być może będzie tak, że będziemy to robić dwuetapowo. Na pewno będzie drugi ten odcinek dużo trudniejszy niż ten pierwszy. Ten pierwszy jest krótszy i jest gdzie wejść, więc no, na pewno będzie nam łatwiej. Natomiast ten drugi jest cięższy, ale no, ja też rozumiem to, bo akurat pod tym kątem jakśmy jechali, to przyglądałem się temu i faktycznie no, to jest, wygląda to licho. Ogólnie to najważniejsze to bezpieczeństwo naszych dzieci na tam. Oczywiście, że tak. Także taki zamiar jest. Wiemy, że w Polsce już były takie przypadki, że nie było dopóki do tragedii. Nie, no my raczej nie chcemy. Zresztą nikt nie chce chyba, żeby akurat w ten sposób reagować dopiero. No, także jest taki zamiar, będziemy przystępowali na pewno do projektowania i postaramy się przeprowadzić. Ja w takim razie jeszcze chciałem zapytać o trzeci odcinek, bo tutaj nie mówicie Państwo, ale Tomaszowa jeżdżąc tutaj był do nas, przejeżdżamy tutaj pod górkę. Tak, w górę. Tutaj jest zagrodami? Tak, w górze. Ani powrocza, ani chodnika. Ani rowerem. Tylko samochodem można. Ani rowerem, ani jeszcze nie można. Tak, ja rozumiem, że tam też się ktoś porusza pieszo, tak? Bo tutaj byli kiedyś, byli panowie, jak Państwo widzą, też zapewne zorientowani Państwo są, jak chodzi o ten odcinek do Grodu, tak? On będzie doświetlony, trwają końcowe prace i za chwilę tam już będzie się światło normalnie świeciło. Ale tylko do zakrętu. Dlaczego? 200 metrów odcinek. Dlatego, o czym mówiłem. Nie, problem jest taki, że... Proszę Państwa,
No dlatego właśnie to mówię. To jest to, co ja powiedziałem. Ten odcinek dalszy jest powiatowy. Nie miejski. Proszę Państwa, może tak. My też idziemy po terenach leśnych, żeby była jasność. Ścieżka rowerowa, która jest zbudowana na tym odcinku od wodociągów do zakrętu, idzie po terenach leśnych. Miasto płaci lasom państwowym pieniądze za to, że tą ścieżkę wybudowało, udostępniło i jest umowa dzierżawy. My tą dzierżawę płacimy lasom państwowym. Nie chyba tylko tam nie wiem, jak las, no, ale tak to wygląda na mapach. Natomiast proszę Państwa, ten odcinek, który jest w naszym władach, możemy zarządzać, na którym możemy wydać pieniądze, zostanie doświetlony. Natomiast jak Państwo potem macie ten odcinek przez, powiedzmy, od wejścia do Grot do ulicy Kotlinowej, no wiecie Państwo, że po tej stronie, gdzie mamy groty, jest oświetlenie i po drugiej stronie też jest oświetlenie. Ścieżka biegnie praktycznie między drogą a nieruchomościami. No tam nie ma miejsca na kolejne oświetlenie na tym odcinku. No, tam jest oświetlenie uliczne. No dokładnie tak, no nic nie ma. Ale uliczne zaczyna się od zabudowań. Ale od końca lasu do zabudowań jest nieoświetlony, bo w tej chwili jest światło przy budynku drog, ale nie wiadomo, jak długo to będzie funkcjonować i zostanie kawałek nieoświetlony. Znów taki jak tutaj początek Starowiejskiej do budynków, nie ma chodnika. I tutaj też jest taka niedokończona inwestycja. Tak, ponieważ ja znam ten problem i swego czasu tutaj nie ma akurat dzisiaj tego pana, który mnie ganiał w ogóle, żeby zająć się tym odcinkiem do Grot. Nie wiem, czy pan nie był z tym panem. No właśnie. Chodzi o co? Chodzi o to, że tak jak tutaj pan dyrektor powiedział, zarządcą tego odcinka jest powiat. Jak to? Trzeba pozostać, bo jesteśmy na terenie miejskim, jesteśmy miejskie na tym powiatu. Tak. Takie są absurdy właśnie. Cała ulica Jana Pawła II. Cała Jana Pawła II. Cała ta Jana Pawła II. Jest, to jest ulica powiatowa. Tak jak powiedziałem, ten kawałek, my dzierżawimy, nie jest w pasie drogowym, on nie dotyczy w ogóle drogi. Poza ta umowa dzierżawy dotyczy odcinka do Grot, gdzie my po prostu możemy na podstawie tej umowy weszliśmy w ten teren i tak dalej. Natomiast dalej nie mamy umowy i dalej jest to powiat czysty. I swego czasu tutaj razem byliśmy z panem i z panem dyrektorem i z tym drugim panem. W powiecie byliśmy w tej sprawie. Rozmawialiśmy z wicestarostą ówczesnym. Ja właśnie teraz sobie przypomniałem to i starosta ówczesny zadeklarował wraz z właśnie takim dyrektorem, jak tutaj pan siedzi, tylko z powiatu, że sprawie się przyjrzą, zobaczą, co można zrobić, jak tam, czy się da wejść w ten teren, czy się nie da wejść w ten teren i tak dalej. Ja, biorąc pod uwagę to, że doprowadziłem do tego spotkania, to już zakładałem, że ono będzie miało jakiś dalszy ciąg, ta sprawa i tak dalej. Natomiast no, wnioskuję z tego, że nie było jakby odzewu ze strony powiatu po tym spotkaniu. W związku z czym, no, ewentualnie mogę, jeżeli Państwo, ktoś z Państwa się zgodził się podjąć, no, też ewentualnie... Był kiedyś taki radny, który twierdził, że ścieżka rowerowa może iść sobie Kotlinową i wychodzić tutaj w Starowiejską między sklepem. Powiedział, że nie ma takiej potrzeby, żeby rowery jeździły ten. To ja mu życzę powodzenia, niech on sobie po tych dziurach jedzie albo idzie. Ale przepraszam pana, tam jest droga leśna. Nie, ale pan mówi o górze. To nie ma znaczenia, że ścieżka rowerowa od zalewu, która idzie, kończy się dokładnie w połowie przystanku i zaczyna się na dole przy zakręcie. Ja nie wiem, słuchajcie. Była zrobiona droga, nie wiem, 10 lat temu czy 12 i pobocza na przykład, które są z kostki brukowej, mniej więcej na pół metra z boku, bo w tej chwili są zarośnięte mniej więcej taką warstwą ziemi, która tworzy rynnę i w tej naszej drodze trzyma się woda, nie ma absolutnie żadnego odwodnienia. Robią się śliskie powierzchnie, samochody wypadają do rogu. Nie dalej jak tydzień temu, jadąc w czwartek po południu do Tomaszowa, świeciła się cała droga. Pomijam kwestię, że jeżdżą tędy ciężarówki, których mało, która jeździ 50 na godzinę, ważą 40 ton. Proszę, jak będziecie panowie wracać do Tomaszowa, policzcie sobie, jedźcie powoli i policzcie, ile jest dziur po prawej stronie. Po tej stronie, po której jeżdżą ciężkie ciężarówki, bo po tej drugiej nie ma. Zgodzę się. Natomiast jest mniej więcej taka warstwa darniny po bokach, którą wystarczyłoby zebrać jakimś spychaczem na odległości
nie wiem, 50-30 cm od asfaltu i ta woda by sobie tam wsiąkała. A tak to ona się zbiera w jednym miejscu, podsiąka, robią się doły. W tej chwili już jadąc osobowym samochodem może sobie zawieszenie. Postaram się przekazać to pani Zysiak z powiatu, żeby zajęła się tym. No tak, tylko że ja tam powiem szczerze, byłem dwa dni temu i powiedzieli, że oni się powinni nazywać nie zarząd dróg powiatowych, tylko zarząd dziur powiatowych, bo nie mają pieniędzy. No tak mi powiedział pan, że, a widział pan jak wygląda Orzeszkowa, jak mi sobie interesuje Orzeszkowa, ja tędy jeżdżę. Proszę państwa, no, to jest tak, że my jesteśmy na państwa, nie ja wiem, tylko wie pan, droga była zbudowana 10 lat temu, czy 12, i ona w tej chwili niszczeje, a niewielkim kosztem można było po prostu ją utrzymać. Dobrze, zatem ja spróbuję coś zrobić. Tranzyt poszedł i to jest to. Góry w ogóle od poprawił, bo to jest studzienki, jak jest zarwany, jak jedzie 40, to jak padnie, to łóżesz pani na rąk. Skakuje przez każdą myśl. Wie pan co, to tak się umawiamy, bo on raz do mnie zadzwonił, ja dzwoniłem, już mi przyjechać, to jeszcze raz chciałbym. Coś tam położyli tam, ale to nic to może nie... Tak się nie robi. Aha, jeszcze jedno. Kiedyś było ostatnie spotkanie z GTR, tutaj kiedyś zastosowano. Oczywiście tak, bo to jest makabra. To nie jest tylko. To jest cała pana. Ale jest brak. Tamtym chodziło tam na sam sposób. Nie wiem, czy to jest czas, bo to jest tak, bo to jest dla celu bezpieczeństwa. Jest taka możliwość. Tak, na samym dołu. Tak, 113. Chciałem zapytać, czy w dzielnicy na dwójce jest taka intencja, czy możliwość przywództwa w planach zapobiegania? Nie wiemy, że w innych dzielnicach miasta są takie inwestycje. Są duże do protestu. Czy państwo znają ideę budżetu obywatelskiego? Tak, znam 1%, ale wie pan co? Ogólnie jest tak, że jest małą dzielnicą, jest mało mieszkańców, więc ten duży obywatelski wygrywają w dzielnicy, w których najwięcej mieszkańców zrzucają w Polsce. Tak, ale teraz jest podzielone to. Może pan dyrektor wytłumaczy. Ja wiem, że są 4 obszary, to proszę. Nie, nie ma 4 obszarów, jest jeden. Jest inaczej, inna struktura w tych pan, to jest tak, że te projekty, które nie przechodzą, a na przykład mają dużą liczbę głosów, nie muszą wygrać, one tak wchodzą w realizację. Tak jest z niektórymi ulicami, gdzie ludzie, nie wiem, no byli trzeci wniosek, ale w konsekwencji w pierwszym roku czy w drugim to doszło do realizacji. Jeżeli państwo taki wniosek złożycie jako dzielnica, wskażecie teren, bo nie wiem, o jakim terenie pan myśli tutaj, czy gdzieś nie, to nawet tego nie. To zapewne jest tak, że to wchodzi w realizację. Nawet jeżeli państwo nie wygrywacie, to te zadania jest tylko przed budżetem. To jest tak, że to jest najprostsze rozwiązanie. Najczęściej się tak zdarza, że... Teren, bo musicie państwo wiedzieć, że my możemy wydatkować pieniądze na terenie miejskim, gminnym. Więc to musi być działka miejska, no innej nie możemy pieniędzy wydawać. Jeżeli taka działka tu jest w okolicy, nie wiem jak tutaj... Pytanie, czy może być na przykład bezpłatnie wydzielić jakąś część której działki, których mieszkańcy zdecydowanie? No być może tak, w ramach jakiejś umowy użyczenia czy coś takiego. Pewnie po prostu tak. Nie ponosi dodatkowych kosztów. No dokładnie, natomiast wskazujecie państwo teren, opisujecie krótko projekt, co chcielibyście, żeby tam się pojawiło, jakie mniej więcej urządzenie. To musi być projekt, musi być szczegółowy opis. Tylko coś, co państwo chcecie, żeby tam się pojawiło, czy piaskownica, nie wiem, czy jakieś urządzenia do zabaw dzieci starszych, młodszych. Najczęściej to jest tak, że to wchodzi w realizację. Do kiedy wnioski są? Jeszcze wnioski są tak naprawdę na jest do połowy lipca, więc to jeszcze jest. Ale proszę państwa, zawsze zapraszam do urzędu. Ja w czwartki najczęściej jestem w pracy i przyjmuję państwa. Jeżeli jest taki problem, to ja państwa pokieruję, powiem co trzeba zrobić, jakie dokumenty, zawsze ktoś przyjdzie, wytłumaczy. Jesteśmy do dyspozycji państwa, także jeżeli państwo by wybrali taką koncepcję, a zwłaszcza z tym terenem, jeżeli jest problem, to chyba to byłby dobry pomysł. Bo tak nie wiem, czy moglibyśmy tutaj w czyjś teren wejść, zainwestować. No to ja zapraszam. Proszę
prostu zapraszam i wtedy, wtedy pełną informację, pełną wiedzę Państwu podam. Jestem mieszkańcem ulicy Kotlinowej. Tam dopiero prowadzi ścieżka rowerowa. I chodzi o stan tej ulicy, bo po prostu tak jest, tak, droga jest wiecznie dziurawa. Zakład, który prowadzi konserwację tej drogi, dba o stan tej drogi, po prostu nie może sobie z tym problemem poradzić. Niby sprawa banalna, prosta. To nie tylko dotyczy mieszkańców, bo no jest tam kilku mieszkańców, to nie jest prawda Marszałkowska w Warszawie, ale są mieszkańcy na tej ulicy i wszyscy narzekają na ten stan. Mało tego, prowadzi tam też ścieżka rowerowa, ścieżka spacerowa, tam mnóstwo ludzi się przemieszcza tamtędy i po prostu toną w tym błocie, toną w tych wybojach, w tych nierównościach tej drogi i już wiele władz w ratuszu się zmieniało, a nikt nie potrafi poradzić sobie z ulicą, ze stanem drogi Kotlinowej. Drogi, bo to tak ciężko nazwać ulicą, nie wiem, cały Ludwików jest wyłożony jumbami i ten stan, no prawie cały, troszkę zostało, ale to znaczy rachunco dużo jest w porównaniu z Nagrzycami. Bulwary są wyłożone teraz też. Bulwary to dzwoni, inny projekt. Centrum się dba, a okolice gdzie? Tak średnio 3 razy do roku przejeżdża. A podatki? Średnio 3 razy do roku przejeżdża. Panie Kozaru, sekundkę. Średnio tak 3 razy do roku przejeżdża równiarka, bo nie mówię, że się nic nie dzieje. Ale przegarnia to błoto z kąta w kąt. Po prostu równa to błoto. Za tydzień z powrotem robi się to samo. Mieszkańców już po prostu, może nie bulwersuje, ale już nudzi sprawa zgłaszania do Stiumu cały czas tego samego problemu, bo to jest monotonne w pewnym sensie, zresztą na pewno problem jest znany. I mówię, to nie służy tylko mieszkańcom, jak również całym pielgrzymkom ludzi, którzy tam uprawiają sporty. Jaki to jest odcinek? Znaczy ja może powiem tak, bo ja mieszkam prowadzić dalej w granicach 400 metrów od zjazdu tutaj koło grot, który jest. No sytuacja jest w tej chwili, można powiedzieć, że dramatyczna, bo mnie osobiście ona też dotyczy, ale nie tak bardzo, bo mam wysokie terenowe auto, ja sobie tamtędy jeżdżę, ale jak widzę 70-80-letnie panie, które spacerują na działkę w kaloszach, żeby przejść z laseczką i ona codziennie przyjeżdża tu na działkę, albo jak pomyślę, że za 2 lata mam zamieszkać na stałe i że moje dzieci do szkoły, do autobusu mają dochodzić z 2 parami butów, żeby dostać się do miasta, załóżmy się, jest to bardzo, bardzo uciążliwe. Pomijając kwestię eksploatacji auta, które się zużywa, jak się jeździ 3-4 razy dziennie tym odcinkiem. My nieraz żeśmy to zgłaszali, no i efektów nie ma żadnych, tak, na chwilę obecną. Ale to my mówimy o tym dalszym odcinku. Problem tego typu mówi od krzyżówki w prawo, prawda? Tak, oczywiście. Bo tutaj pamiętajmy, że to nie jest nasze. To jest no ja rozumiem, ale Państwo nadaliście, Urząd Miasta nadał numery i zbieracie podatek, no więc jakąś kwestię może niech Urząd Miasta zdeklaruje się, czy rozwiąże sytuację gruntów, czy nie, tak? Tak, tak. Zresztą, bo między innymi tutaj Pan... Pan Wiszewski. Tak, tak. Przedstawiłem się, przepraszam. Nie, ale już niektóre twarze pana. Tak, tak. To właśnie z tego, że nie ma to są na tam, bo to już... Nie jest nasza. Czy Państwo mają jakiś kontakt z wspólnotą na górze? Jest tutaj jakiś ktoś z zarządu? Nie. Koga? Tak, słucham. Chciałem się pana zapytać, jak państwo to widzą, jak chodzi o to, bo problem jest taki złożony. To, że numery są nadane, a droga nie jest nasza, no to jest jeden problem, ale drugi jest taki, że skoro droga nie jest nasza, to my nie możemy inwestować, bo to nie jest nasz teren. Chciałem się zapytać państwa ze wspólnoty, jak... Czy w ogóle Państwo widzą pole do jakichś rozmów, nie wiem, pod tym kątem tej drogi, czy nie? No, my cały czas staramy się do rozmów o dość całego tego terenu. Nie wiem, czy się będzie rozstrzygnięcie ścieżki rowerowej.
ale przecież kwestia drogi Chopinowej już była poruszana wielokrotnie. Jakoś nigdy nie można się dogadać w tej sprawie. Ale co, że na przykład ze mną tu rozmawiał z wspólnoty tej drogi? Poprzednią może jeszcze władzą, bo teraz konkretnych rozmów na temat ulicy Chopinowej nie było prowadzonych. Ale z poprzednimi przedstawicielami władzy były właśnie takie rozmowy prowadzone i jakoś nie można się było dogadać co do tej kwestii uregulowania. Dobrze, a nie wiem, to może po jakimś ukończy, to by pan dał jakiś swój numer, to może tak zapytałem coś tam. No, przewodniczącego. A tu nadal jest pan Tomasz. Pan Tomasz. Dobra. A czy państwo widzicie jakąś inną drogę, jeżeli wspólnota nie będzie chciała tych gruntów sprzedać za rozsądną kwotę? Bo z tego co się orientuję, no to są... My żeśmy słyszeli zupełnie inne, że tak powiem, wersje, dokładnie. Więc to są kwestie też zapytania do Urzędu Miasta, jeżeli wspólnota się wycofa, no bo wie pan, no liczyć 100 zł za metr działki tutaj no można, tak? Wspólnota zawsze może, to, ale miasto nie musi to zapłacić, tak? A my zostajemy przez, już to jest, to nie jest rok, dwa, my się tak męczymy 10 czy 12 lat. Moi dziadkowie 30 parę lat temu to pobudowali, to babcia sama w bydlarkach czy tam taczką woziła tą ziemię, tak? I jeszcze była ulica Nagórzycka, teraz już jest Kotlinowa, a dalej się nic nie dzieje, tak? A że spróbuję coś ruszyć tutaj. Natomiast no, wariant jakiś zapasowy na tą chwilę, nie wiem jaki by wchodził, ja mówię, no. Znaczy tam są tereny podmokłe i po prostu najzwyczajniej je trzeba utwardzić. Albo asfaltem, albo płytami jumba. Wyciąć część drzewostanu takiego drobnego, który jest już w drodze, który powoduje to, że tam cały czas jest wilgoć, tak? W różnych odcinkach. Znaczy patrząc od ulicy od asfaltu, od ulicy na górze 3. Do krzyżu z grodami. Do krzyżu. Natomiast tam, gdzie mamy teren wspólnoty, gdzie pan mieszka, no to ja sądzę, że tam będą problemy tak naprawdę raczej z przejęciem tego terenu. Ale to też jest w jakiś sposób problem do rozwiązania, bo mamy ulicę Starowiejską, która jest już w państwa, że tak powiem, władaniu całościowo i która schodzi nam całkowicie na dół do Kotlinowej, o którą też od 2 lat proszę, żeby ktoś coś z tym zrobił. Jeżeli dzwonię i mówię, jeżeli nie robimy z Kotlinową, to proszę uregulować ulicę Starowiejską, tak? Bo to już nam coś pomoże. A ten odcinek Starowiejski jak był jest? No jest. Pół kilometra. Tak samo, no to jest... Czy jedna, czy druga strona to jest podobna odległość? Czyli raz w górę. Wąwozem. Ale to znaczy, że co, jak damy płyty, to co, będzie woda bardziej szła? Gdzieś tam może coś się komuś zrobić? To znaczy, na pewno nie będą wybijać się dziury siłą rzeczy, no bo... Będzie można jeździć. Będzie można jeździć. Nie tylko nie się zaraz, bo bym miał tam. Komuś. Dobra, są już praktycznie ich nie ma. Wystarczyłoby to pogłębić i ta woda by miała gdzie schodzić bez problemu. Tu masz proste. Dobrze, to spróbujemy ze wspólnotą najpierw porozmawiać i zobaczymy jak to pójdzie, bo ten odcinek był dość prostszy. Tam
Panie prezydencie, jeszcze powiem o ulicy Starowiejskiej. Odwodnienie tych rowów. No przecież to laty, to nie idzie wyjść na jezdnię. Tak mi nie można. No cały czas nie ma odpływu. Ta ulica została źle po prostu albo zaprojektowana, albo wykonana. Nie ma odpływu. Robinson, a już taki przypadek był, żeby nie zauważył, to człowiek by się utopił. W tym roku, tak. Tak, była taka sytuacja. Była taka sytuacja, o ile bym nie wyszedł, za nim nie spojrzał, to 10 minut i trup. Jak pewne rowy wokół. Nie ma odprowadzenia. Tu z sąsiadem żeśmy gadali z inżynierem od tych rowów. To powiedział, że on jest inżynierem, nie my. I żeśmy przedrążyli przepływ pod jezdnią i woda odchodzi, a tak to kałuża była, pilica była na jezdni. Ale on jest inżynierem. Rura jest pół metra niżej jak ziemia. Zasypano. Dwa przepusty tylko są drążone, a pozostałe 7 nie. Jak była pilica, to dzwoniłem, przyjeżdżali włókien, przedrążyli to, wypompowali. Dobrze było. Za 2 tygodnie to samo. To zamówimy. Na jezdni. Na jezdni. Pilica, kaja. Musimy z nami razem wyjść, tak, że to nie po was podlega, ale postaram się, żeby coś się tym zajęło. Swoim sposobem żeśmy zrobili i przepływa. I teraz pilicy nie ma. Ale jeden, tak? Jeden. Po sąsiadem żeśmy. Rozpoczął pan takim z problemem, że z drogami ma pan duży problem, ale nawet pan sobie nie zdaje sprawy, jak bardzo duży. Nie chcę pana, wie pan, tutaj załamywać, bo będzie pan miał problem, a tym problemem jestem właśnie ja, nie? Bo ja mieszkam na samym końcu ulicy Starowiejskiej. Mieszkanie. To jest najpiękniejsze miejsce chyba w Tomaszowie Mazowieckim, bo to jest granica miasta, od południowo-zachodnia część, ale nie mam dojazdu w ogóle. Tutaj pokażę panu pisma, które to są tylko dwa pisma, które ze sobą wziąłem. No, sprawa jest bardzo poważna. Bardzo. No wie pan, lasy to jest w ogóle, to jest państwo w państwie. To są droga, ulica Starowiejska kończy się u mnie, dochodzi do mojego domu. I tam w ogóle nie ma ulicy, po pierwsze nie ma ulicy. Wzdłuż lasów, tutaj ta leśniczówka, która się ostatnio spaliła, to jest niby, że to jest droga lasów państwowych. Jaka droga lasów państwowych? Gdzie jest oświetlenie, gdzie jest woda, no to czego tam jeszcze brak? No sarny chodzą po moim polu, przechodzą kiedy chcą, o której porze, ale dojechać ja nie mogę w ogóle do domu. Ja wybudowałem sobie drogę po swoim polu, bo nie mam w ogóle. Już pomijam bałagan, jaki powstał. No, jak ja poszedłem z tym 3 lata temu do pana starosty, to zaczął się drapać po głowie, mówi do swojego zastępcy, mówi, zobacz, jakie mamy kwiatki tutaj, nie? No i te kwiatki już się rozwinęły. No i 1 marca
spotkam się w sądzie z przedstawicielami, nie wiem, miasta, starostwa, no bo pani sędzia już też nie wie, co z tym faktem zrobić. No. Ja tylko chciałem zasygnalizować, że będziecie mieli duży problem z tymi drogami, jak nie zmienicie tego, że tutaj leśnictwo, tutaj droga leśna, tu powiatowa, tu taka, tu... No to nikt nic nie wie. Tam, no każdy odpisuje tak tylko, żeby się odepchnąć sprawę, ale będziecie mieli kłopot. No. Chciałbym zapytać właśnie, wie pan, no, czy ja mam, czy chciałbym w ogóle zaprosić państwa, no może nie dzisiaj już, bo jest ciemno, nie mało co widać, jak dojechać do mnie, do mojej posesji, gdzie też mam numer nadany, wszystko mam. Zezwolenie przez Wydział Budowlany dostałem, no wszystko mam legalne, tylko że dojechać nie mogę. Sąsiad... Problem jest największy w lasach, tak, tutaj? No ja nie wiem, z czym jest problem, no problem jest, że to jest lasy, lasów nic nie interesuje, nic nie robią, drogi, ja już wszystkie urzędy zwiedziłem na ulicy Warszawskiej, byłem na Mościckiego, w starostwie, no i każdy tak tylko odepchnąć sprawę, ale sprawa narasta i no, ja 1 marca mam sprawę w sądzie, no i tam przedstawiciel miasta, przedstawiciel, nie wiem, czy to starostwa, czy... A pan wystąpił o odszkodowanie, tak? Jeszcze nie. Jeszcze nie wystąpiłem o odszkodowanie, ale... Ta sprawa jest w jakim celu wyznaczony jest ten budynek? Sprawa jest wyznaczona, bo sąsiad o zasiedzenie, część właśnie ulicy Starowiejskiej, no chce jak gdyby, że 30 lat no, korzysta i chce to zasiedzieć. No, ja skorzystałem przez przejazd, przez obok, no bo on tam wybudował dom, ale to mnie nie interesuje, co kto robi. No, mnie interesuje tylko dojazd do mojej posesji. A to sąsiad złożył wniosek o zasiedzenie, tak? Tak. I my jesteśmy dowołani, powiat i miasto, tej sprawy? No będziecie wezwani do sądu. Ja nie wiem, czy jesteście... Pan pytał o co, czy jesteście? Dowołani do tej sprawy zasiedzenie? Tak, już tak? Sędzia was tam wzywa jako właścicieli, jako zarządców, ja nie wiem kogo. No bo już. Pani sędzina myślała, że to jest sprawa taka, że się tam podpisze i będzie sprawa załatwiona, ale się okazuje, że wszyscy się muszą stawić i się tłumaczyć z tego, co narobili. Jaki jest, no, nie wiem, jak to określić. No. No, są nieprawidłowe sprawy porobione, jakieś... Chcecie opowiedzieć z lasem, czyli zapotkać z lasem. Wiele jest takich absurdów właśnie w tym terenie, jak chodzi o tego rodzaju sprawy. My w tej chwili prowadzimy takie postępowanie, chodzi o działkowo podobne. Złożyliśmy wniosek do sądu o unieważnienie decyzji, na mocy której właśnie lasy przekształciły tą drogę w las. No nawet nie jest droga. Nikt nie wie, jak to się stało, to są dosyć zamierzchłe czasy, natomiast wniosek nasz jest złożony. Jesteśmy dosyć blisko osiągnięcia już tego, do czego dążymy, czyli żeby to była droga normalnie, bo tam też jest problem z tymi. Leśnictwo nie daje możliwości budowania tam. Po prostu nie, z uwagi na to, że to jest las, to oni nie dają pozwoleń, nie uzgadniają dokumentacji do pozwoleń na budowę. Nie wiem, czy pan nie był kiedyś. Jeszcze nie. Właśnie, jeszcze nie byłem, ale chętnie skorzystam z zaproszenia. Ja zapraszam, natomiast podobny problem, dlaczego nie jesteśmy zaskoczeni, ten podobny problem jest taki z działkową i z Józefowską też, natomiast no, kłopot mamy taki, że wniosek do sądu został złożony prawie 2 lata temu. Termin jeszcze nie jest wyznaczony, że sprawy pierwsze pomiędzy nami, a nad leśnictwem.
jest opinia biegłego, my z tą opinią się nie zgadzamy, chcemy jeszcze trochę zmienić tam, bo chodzi o szerokość tej drogi. No, to jest absurd, prawda, że droga jest, wszyscy nią jeżdżą, a ja się z leśnictwem też nie mogę zgodzić, skoro oni są, skoro ich zwierzęta mogą wchodzić na mój teren, a ja nie mogę korzystać z drogi. Znaczy, wie pan co, ja się przyjrzę tej sprawie, ponieważ ona jest podobna do tych, które my już jakby trochę żeśmy rozbabrali, tak? Więc być może będzie jakaś możliwość pomocy panu, z czym nie obiecuję, bo no, może być jeszcze jakieś uwarunkowanie, które... No, nie słyszałem o tej sprawie, jeszcze raz... Mamy tutaj przyjemność rozmawiać i chciałbym się przyjrzeć temu. Natomiast jeżeli pan ma długopis jakiś wypas, jest zapisany numer i ewentualnie bym mógł prosić o telefon w piątek. Może do piątku już będę więcej wiedział, co można zrobić, jak można zrobić i czy w ogóle dalibyśmy radę jakoś panu pomóc. 601 070 853. 853. Pan był łaska w piątek ze dzwonką. To zobaczymy, czy może jakieś rozwiązanie tego było. Chciałem tylko jedną rzecz, miałbym zauważyć, bo pan mówi, że no, spotyka się pierwszy raz z tą sprawą. Kilka dobrych lat temu już byłem kilka razy, natomiast jest wyważanie muru głową. Pan mnie pan był? Słucham? Nie pan był? Nie, nie byłem, byłem w Wydziale tak, Geodezji i Architektury. Niestety kiedyś poruszałem już taki temat. Ta sama ulica? Ogólnie i dojazdów, tak? Wszystkie działki, które tam są, jak to kiedyś było podzielone, nie mają dojazdów porobionych, tak? Tutaj pan, który mówi o tej drodze, tak? Jest to teren leśny, co wynika z map, tak to widać na mapach. Tak. Jest trochę tam zamieszanie, bo śmiejemy się, że jest oświetlenie lasów, tak? Jest to działka leśna bez drogi, to też takie ma znaczenie. Kiedyś już ten teren był, temat był poruszany, natomiast to jest wszystko tak. Ale proszę czy... Państwa, dlatego ja mówię o ulicy Działkowej, to jest przykład taki ewidentny, gdzie żeśmy po prostu przystąpili do działania i nie jest powiedziane, że nam się nie uda wyprostować tego. Kwestia jest taka, że jeżeli jest też tego rodzaju problem gdzie indziej, no to ja spróbuję się przyjrzeć temu, bo to, że ta sprawa została działkowa i ruszona, no to jest kwestia po prostu tutaj, no nie będę jakby czarował zaangażowania naszego indywidualnego w tę sprawę. Czyli musieliśmy jechać do Nadleśnictwa, rozmawiać tu i w Łodzi i tak dalej. I pewne związania, żeśmy wygenerowali, także być może tutaj też by się udało tym zająć osobno. Ale tutaj dobrze pan dał sygnał, ja po prostu się przyjrzę temu. No, nie mogę nic zadeklarować, bo być może daję mu jeszcze jakieś inne uwarunkowania, na które faktycznie nie będzie mógł już nic mówić. Natomiast jeżeli będzie tylko jakaś możliwość zaangażowania się i pomocy, ja po prostu to staram się zrobić. Tylko, że no też trzeba cierpliwość. Biorąc pod uwagę to, jak procedują też lasy, jakie mają oni procedury, jak skomplikowane to wszystko jest. No to czasami faktycznie się odechciewa. No, powiedzmy, że spróbujemy, tak. Nie mogę obiecać, że na pewno zrobimy to, ale będę próbował pomóc Państwu w tym zakresie. Jeszcze jeden temat. Nie wiem, czy to poszli, bo tak dość głośno rozmawiamy na temat czystości powietrza. Tam wiemy, jaki jest jakość powietrza, tak przede wszystkim jak jest zabudowana w jedną godzinę, tak, prawda? Mamy czujniki, bodajże tutaj mamy chyba nawet dwa czujniki, widzimy to na mapach, jak to wygląda. Natomiast chciałbym się spytać, czy w ogóle jest szansa, żeby były jakieś prowadzone projekty, coś do finansowania, tak, do wszelkich wymiany kotłów, nie wiem, do cieplenia. Myślę, że to jest kwestia naprawdę, nie wiem, fotowoltaiki. To jest kwestia gazu, o, podpowiem. Kwestia gazu. Gaz jest kolejną rzeczą, tak, której tutaj nie ma. Natomiast myślę, że naprawdę dużo się mówi, natomiast no kurczę, nic nie robimy, tak mogę to mówić. Nie. Akurat tutaj to, proszę Państwa, przed chwilą, żeby zakończyli w ogóle realizację programu wymiany pieców w mieście. Mówił o nadużyciach. Są mieszkańcami miasta i każdy miał możliwość złożenia wniosku do urzędu miasta i ileś by wymienili.
No projekt ruszył znowu z tego, co dzisiaj pan... To jest zupełnie co innego, proszę państwa. Ponieważ tak, my realizowaliśmy bezpośrednio do bodajże, nie wiem, 20 któregoś listopada, tak? Tak, do 5 listopada. Do 5 listopada jeszcze aneksowaliśmy kilka razy to i tak dalej. Taki program, który był finansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, tam było 40% dofinansowania. I w rezultacie tego programu zostało wymienionych 500 walenisk. Więc nie można mówić, że nic nie zrobili, bo taki projekt właśnie został zakończony ostatnio. Natomiast jak chodzi o teraz programy. Programy są w tej chwili dwa. Jeden program jest ogólnopolski rządowy, który w tej chwili każdy może składać wnioski do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. To jest tak zwany program Czyste Powietrze. Wiece termomodernizacja, wymiana stolarki okienne, czyli wszystko, fotowoltaika. Tam to jest, to idzie poza nami. Natomiast... Podpisujecie państwo tę umowę z Wojewódzkim Funduszem. Jest kwota bodajże 50 tysięcy, która jest w zależności od dochodów. Kwotą bezwzrotną częściowo jestem. Jeżeli państwo przekraczacie dochody, możecie tam odpowiedni procent dostać środków. Tak naprawdę wszystko, co jest związane z termomodernizacją, jest tam finansowane. Instalacje wewnętrzne, okna, drzwi, można ze strony... Było spotkanie w tym zakresie też w listopadzie, był pan z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, to spotkanie było dosyć mocno nagłośnione, było sporo ludzi. Ten pan prezentował ten program i on jest cały czas dostępny dla państwa. To tak dla ogólnej informacji, tak, bo nie wiem, czy mają dostęp do, no nie wiem, poszerzyć swoją informację, albo dowiedzieć się tak naprawdę, bo podejrzewam, że spytamy się tutaj 3/4 osób, oni o niczym nie wiedzą. Jest ten program cały czas dostępny, jeżeli państwo mają jakiś problem z dostępem do tego i tak dalej, no niestety jest to już taka formuła nowoczesna, czyli generalnie wszystko się zatrzymuje przez internet. Logowanie i tak dalej, wnioski, które są, oczywiście można też złożyć wniosek pisemny, natomiast no, jest to dużo bardziej kłopotliwe, skomplikowane, aniżeli przechodzenie internetem, zatwierdzenie szybko idzie i tak dalej. Samorządy nie uczestniczą w tym projekcie? Nie, na tą chwilę nie, na tą chwilę nie. Natomiast jest też drugi program, który został wprowadzony teraz w grudniu, który jest programem dedykowanym 21 miastom w Polsce, między innymi jest Tomaszów. Natomiast tutaj jest formuła dosyć mocno skomplikowana, w związku z czym my dzisiaj właśnie z panem dyrektorem opracowaliśmy takie pismo, które zawiera szereg pytań, jak chodzi o realizację tego programu. Przy czym jak chodzi o na przykład drogi dochodowe, to ten ogólnopolski program jest korzystniejszy dla państwa, ponieważ tutaj są ograniczenia, jak chodzi o zasobność państwa, czyli osoba, która powiedzmy zarabia, nie wiem tam ile jest, ale no powiedzmy, ktoś mieszka sam, prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe, to jeżeli zarabia powyżej 1700 zł, to może korzystać z tego. Takie są ograniczenia. Więc my w tym zakresie też my takie zapytanie złożyli, jak to ma wyglądać między innymi. Natomiast będziemy po ustaleniach z ministerstwem i po tym, jak ukażą się też wykonawcze przepisy do tego, przystępować do realizacji tego i to już będzie realizować gmina. Natomiast... tam jest bardziej nastawione to na gospodarkę cieplną, nie produkcję energii elektrycznej. Poza tym jeszcze, proszę państwa, jest... Na drzwi, tam gdzie mamy straty ciepła. To jest dedykowane w ramach takiego tak zwanego ubóstwa energetycznego i termomodernizacji. Tam z fotowoltaiką nie będzie miało zawsze do czynienia. Jeżeli ktoś ma ochotę, próbować wziąć czy pozyskać środki na fotowoltaikę, to zdecydowanie Czyste Powietrze. Dokładnie. Poza tym jest też tak, że najprawdopodobniej te zmiany nie dotyczą tego programu, o którym mówię, czy który miałby być realizowany przez nas, ale w tym ogólnopolskim prawdopodobnym jest, że będą włączone w ogóle piece na paliwa stałe. Jest taka opcja, zwłaszcza, że w tej chwili on uległ zmianom. Tam też wprowadzono ograniczenia, jak chodzi o dochodowość na przykład wnioskodawców.
ale też właśnie pod tym kątem też jest takie, są takie założenia, że możliwe, że będą włączyły w ogóle piece na paliwa stałe. Czyli zostaje gaz. Gaz, elektryki na miejscu. Tego u nas nie ma. A dwie masy? Też raczej. Też. Znaczy, no tak, to jest, bo jest 2026 rok, włączają się. Jest to opuszczone, dlatego jeżeli ktoś ma możliwość prowadzić brać pieniądze, to w tym okresie, kiedy jeszcze te zadania są dofinansowywane. Czyli wymianę paliwa, czy wymianę jakiegoś starego pieca na nie wiem, jako groszek, pelet. Ale jako groszek też będziemy zapłacić. Ale jeszcze nie jest. 2026 rok przewidują, tak? Tak, ale to panowie tylko 2026 7 lat, no. Tak przedłużą. No, 7 lat, 6 lat. No, dlatego proponuję korzystać z tych pieniędzy, póki one jeszcze są w takiej formie, bo... Jedynie zostaje to poddane. A panie prezydencie, na temat gazu, coś dalej? Znaczy na temat gazu to trochę zaskoczymy was, nie wiem, czy tu mamy jakąś wiedzę? No prezydent tylko coś wspominał. Znaczy był poruszony temat wyciągnięcia tutaj do nadużycy nitki gazu. Tak? Bo na pewno byliby klienci na to. No ale nic faktu też jest. Ale jeszcze firmie tak jednikę musi się opłacać. Znaczy to też nie tak. To nie jest tak. No wszystko nie jest tak. Miasto nie jest tak. Po pierwsze. Nic nie ma już fakt. Nie. Miasto nie buduje gazu. Ale miasto się nie należy. Proszę. Pogadać. Dobrze. Wysłucham. Gaz buduje PGNiG, tak jak pan tutaj stwierdził. Natomiast żebyście państwo mieli tutaj nitkę gazową, tak naprawdę w dużej mierze musicie państwo chociażby zebrać jakiekolwiek liczbę zapotrzebowania, żeby ktoś mógł ocenić, ile państwo tego gazu potrzebujecie. I musicie państwo wiedzieć jednej rzeczy. Nie będzie nikomu się opłacać wyciągnięcie gazu tylko po to, żeby korzystać z kuchenki gazowej. Ale tak, szanowni państwo, bardzo często jest tak, że idzie nitka, idą projekty, w dzielnicach są realizowane. Potem jak przychodzi do realizacji, to okazuje się, że tych chętnych nie ma. Więc PGNiG też patrzy na to, dość ostrożnie. Więc jeżeli dopóki państwo, nie wiem, no szkoła jest gminną szkołą, więc nie wiem jak tam jest z zasilaniem, czym oni ogrzewają, ale jeżeli byłoby tak, że... Paliwo. Olej? Tak, tak. Olej. No to może być zainteresowanie, żeby ogrzewać trochę taniej gaz. Ale to musicie państwo by chociażby jakąkolwiek pokazać liczbę osób. Tak to wygląda. No przecież wiadomo ile nadużycy chodzi o to, czy wszyscy państwo by chcieli się przyłączyć. Ilu was tu mieszka? Ile to przykładowo 10, 15, 120. PGNiG naprawdę zaczęło inwestować trochę do krajów, gdzie nie zacznie tylko w centrum Tomaszowa, ale muszą zobaczyć, że państwo chcecie ten gaz mieć. Gaz jest, no nie jest bardzo daleko, więc jakichś wielkich problemów tutaj nie ma. Pasi drogowy można pomieścić, nie ma jakiejś specjalnej struktury, żeby uciekać w jakieś działki niedrogowe, więc teoretycznie jest nie wszystko prosto, ale na końcu musi być klient. Tak to wygląda. No, organizowaliśmy spotkanie w kilku dzielnic i na początku jest oczywiście bardzo dużo osób, ale potem z czasem tych osób ubywa. Tak to wygląda. Więc jeżeli gaz to... Tak, oczekujemy z państwa strony też jakieś inicjatywy, tak nie wiem, czy mają państwo sołtysa tutaj jakiegoś? Nie, nikogo nie mamy. Ani radny się nie zgłasza, ani nie wiedzą, co mówię. Nawet nie wiemy, kto tu jest radny na nasz rejon. Na nasz teraz po wyborach. Planowany jest światłowód. No właśnie. Wyjścia pewne poza Tomaszów są zrobione, czyli wyjście jest na poziomie Ludwikowa w stronę Smarzewic i stąd w stronę też. Czy dostaną pieniądze na kolejny rok, nie wiem, ale te inwestycje wyjścia z Tomaszowa w stronę miejscowości okolicznych są porobione, szafy dostępowe też, więc zakładam, że w jakiejś bliższej perspektywie światowo podobnie. Ale no nie jestem w stanie powiedzieć, jak to będzie wyglądać. Orange, to są orężowskie sieci.
Kiedyś to była, chcę wam pytać, kiedyś to była taka firma Telefonika Pilicka. Telefonia Pilicka, tak, gotowała. Tak, i tutaj tej telefonii do tej pory wiszą przewody. Na niektórych są po prostu poobcinane, wiszą sobie, na niektórych są powiązane są drogi. Po prostu ludzie, którzy to pobudowali sobie domy, nas, nie wiem, jak to wygląda samowolnie, jak to te kable wiszą, na to są obcinane. Czy jest możliwość sposób do montażu tej instalacji? No to musimy sprawdzić, bo to... No to są takie zamieszkłe czasy. Zamieszkłe, ale są te przewody na przykład... Ja mam akurat wiedzę na ten temat. Jeśli mogę tutaj udzielić koledze przy okazji odpowiedzi. Firma zbankrutowała w tamtym roku. Obecnie nazywała się Hyperion. Zbankrutowała w zeszłym roku i po prostu tak samo tutaj przekaźniki na naszej remizie są. Nie ma kto tego zdemontować, bo firmy nie stać na pracownika. I po prostu ta cała ten ostrzem, który po tej firmie został, on będzie nie spadnie. A jak firma nazywa? Hyperion. Hyperion. Obecnie. Hyperion. Tak, Hyperion. Warszawa. Niektórych miejscach. W stanie upadłości. Po prostu byśmy poprosili o zremontowanie tego, bo niektóre są te przewody wiszą, niektóre już leżą. Ale to oni nie mają środków na zremontowanie tutaj przekaźników. Na remizie, na słupy wejdzie. No, co to za? Ale oni jeszcze gdzieś w upadłości są, tak? W upadłości są. Starałem się z nimi nawiązać jakiś kontakt, zobaczymy. Obecnie nawet są dwie firmy Hyperion. Jedna spółka z o.o., druga spółka akcyjna. I jedna, tylko że tam jest skomplikowana sytuacja prawna, po prostu jedna jest w upadłości, druga się do tej, się do niej nie przyznaje, nie odpowiada za zobowiązania tej drugiej, no tam jest skomplikowana, jak pan prezydent... A nie wie pan, z którą trzeba gadać? W tym zakresie? Chyba S.A. Telefony milczą, nie można się do nich dodzwonić. Na maile nie odpowiadają. Dziękuję. To znaczy nie, zostaje korespondencja, adres jest i zostaje korespondencja pocztowa, tradycyjna. Zostaje spotkanie osobiste. Pustka. Nie ułatwi mi pan. Znaczy mówię jak jest. Co największy problem chyba mamy z tą Berlinową, co? A jakaś rządząca odpowiedź? Sprawiedliwość. Muszę się rozejrzeć, tak. Po pierwsze, nie wiem, czy mam to wykorzystywane, jakby to zrobić, bo mówimy o tym odcinku, powiedzmy, normalnym, tak? Od asfaltu, bo to coś z wykładaniu urzędu miasta. Musimy przyjechać, to zobaczyć, jak to wygląda. 400 metrów, to jest dosyć drogi kawałek. Jeżeli 400 metrów, no to wyjdzie na... Ile to wyjdzie? 400 razy. Wszelkie media są zakopane już, więc to też nie będzie ta droga demontowana w najbliższym czasie raczej. Ja mówię o płytach. No. Okej. Cokolwiek, coś padłego. No tak, a jakaś inna technologia tam? Nie, będzie padać. To znaczy płyty byłyby dobrze, bo płyty częściowo są przesiąkliwe. Więc odprowadzenie wilgoci wody też to wspomaga. Lato będzie pogodne. To się kurzy. To się kurzy, bo tam na porządku są fermenty różne. To znów się kurzy. Sorry, taki ma być klimat. Jeszcze taki mały drobiażdżek. Tablica ogłoszeniowa by się przydała. Są to, przychodzi jak ktoś coś chce ogłosić, czy jak. Na drzewa, gdzieś tam na płotach, prawda? A jakby było gdzieś tutaj w okolicach skrzyżowania taka tablica? To jest taki okrąglak, taka... Okrągło, taka... Dobra, no, tutaj z przystankami wszystko dobrze macie? Nie, właśnie, ja mam tutaj no, chcielibyśmy, żeby był właściwy przystanek dla wysiadających z centrum w kierunku Boże. Staje autobus, dół, błoto, budy nam się nabiera.
ja osobiście jestem w okularach, nie mogę wysiąść. Jeszcze wysyłają taki samochód brata, że tak powiem, wysokoakny, nie można wejść, nie można zejść, jeszcze kałuża wody. I zróbcie nam taki właściwy przystanek, dogodny, żeby nam było... Dla wysiadających. No, dla wysiadających. Bo był tutaj przeniesiony, kto to przeniósł, dlaczego zlikwidowane, to nie wiem. I to na prywatnej posesji. I na prywatny teraz, no właśnie. Posesji. A przecież tyle mamy państwowej ziemi, to te parę metrów by można było wygospodarować z tej ziemi. Ale jest tam gdzieś w tym pobliżu jakaś działka nasza miejska. No nie, no nie tutaj, tylko na Leśnicą masz tą zaszodołą tę. No, tam jest okropnie, co jest ten przystanek. Jest skrzyżowanie i przystanek... To vis-a-vis sklepu. Vis-a-vis sklepu. Tutaj na przeciwko miejsca. Proszę? Na przeciwko miejsca. Przeciwko sklepu. I to jest prywatna posesja. Prywatna posesja, nie wiem, czy można, czy nie można, czy wyrazić zgodę. No to przez, no, nawet na państwową udziałkę. Przecież to nie ubędzie, tylko tyle, że było łódź pardzone, autobus podjechał, żeby to spowodnie. To nie tylko chodzi o mnie, bo są starsze osoby, które naprawdę mają chore nogi i nie mogą wejść do autobusu. Ja nawet kiedyś to nie mogłam wejść i mówię do kierowcy, tak, pani kierowco, takim grachem pan jeździ. Pan wie, jakie mam problemy. Patrzcie, że wracana z powrotem nisko podwoziówka podjechana. Ja słowo honoru, bo tak powiedziałam, się zdenerwowałam, miałam kłopoty z wejściem. Mówię, no takim gratem pan jeździ, tu i jesteśmy miastem. Wracając, nisko podwoziłem na placu Kościuszki. Dlatego bym to powiedziała. Nie byłam pewna, czy ten sam kierowca, czy inny jest. Inny. Temat no. Jeszcze z tym przystankiem jest taki, że trzeba zastanowić na samą budową i umiejscowieniem tego. Tak? Jeżeli wyjeżdżamy z ulicy Starowiejskiej, tak, i mamy poprawę, nie ma miejsca dla autobusu, nie ma żadnej zatoczki, tak, i stoi autobus, nic nie widać na skrzyżowaniu kompletnie. Tak jest bardzo niebezpiecznie, bo nie można w ogóle wyjechać. Nie z tej strony jest, tak, nie powinien być zastosowanie przystanku. No właśnie, może to widać, bo ja wiadomo, autobus. Przedtem, nie przedtem. Ale nie muszę. Dzisiaj pani coś pan narobi. Ja mam takie pytanie, bo na czym stanęło ten chodnik do szkoły, że z urzędem melioracji się państwo skontaktują, tak? I jaki to czas mniej więcej? Czy mi dzieci wyrosną z tego szkolnego? Tak, bo jest mnóstwo tak. A w jakim są wieku? No ja się kaszyję, ale nie tylko dzieci. No właśnie, my też chodzimy codziennie na pieszo i musimy wchodzić do tego rogu. Co nie wiem, po co są dwa rogi po obydwu stronach i puste, parujące. Więc chyba jeden można jakoś... Przemyśleć, nie wiem, kto to zrobił. Są puste, czy są nie puste. A po jednej stronie, nie, w stronę szkoły, jak się idzie, po prawej stronie jest zawsze puste. Chodzę codziennie i wiem. Między Starowiską a Ludową. Ten odcinek. Po lewej stronie to tam nie ma puste. Słuchajcie, przystąpimy do prac w tym zakresie, czyli przystąpimy do prac związanych z tym pierwszym odcinkiem, projektowaniem, wyceną i ewentualnie no, z wygospodarowaniem środków. Jak również spróbujemy zająć się tym drugim odcinkiem, który jest bardziej skomplikowany, czyli przede wszystkim będziemy musieli wypracować rozwiązania, jak chodzi o nawigację. Tak? Jeżeli Państwo na przykład dowoliby chodnik po jednej stronie, chociażby, tak? Rozumiem, no to wtedy jest to jakieś rozwiązanie. Tak? Tam na ulicy Starowiejskiej nie ma odpływu wody, tak według mojego mniemania to brakuje takiego zbiornika retencyjnego, tak jak są przy autostradach wyłożone jumbami. I wszelka woda z całej tej ulicy, ulica dosyć długa, spływałaby do takowego zbiornika retencyjnego, nazwijmy go w ten sposób. I tu może być problem, bo nikt nie da działki, albo nie będzie chciał dać działki na takowe coś, bo to by musiało być gdzieś o powierzchni około ara. No ale to już na przykład po Państwa stronie jest. Chętnie chciałbym ewentualnie, gdybyśmy podjęli takie decyzje, takie kroki, byśmy pieniądze na. To taki zbiornik zbierałby wodę z całej tej ulicy. A tak to ta woda po prostu nikt jej nie chce i jest spychana, po prostu nie płynie tam, gdzie mamy.
Mam prośbę, bo tak skaczemy z tematów na tematy, bo tutaj był temat tych chodników właśnie poruszony, byśmy mogli zakończyć chociaż jeden temat i poprosić o konkretny termin, kiedy moglibyśmy uzyskać jakieś informacje, co się dzieje w takich tematach. Tak, bo jeżeli nie uzyskamy terminu, to się nic nie zadzieje. Każdy projekt musi mieć ramy czasowe i pan prosił termin, w którym możemy przyjść i się dowiedzieć po prostu, na jakim etapie jest dany temat, tak, bo dużo tematów było rzucane. A bez konkretnego terminu projekt upadają. Panie prezydencie, a czy pan nie uważa, bo ja stąd państwo pewne mnie nie znają, bo pytali, kto jest radnym w mieście. Czy to nie znaczy, to na przykład, czy to nie byłby dobry pomysł, bo ja uczestniczę w którymś spotkaniu z obecnością władz miasta, ale jeżeli ta współpraca się tak dobrze układa, pan Krzysiek jest jako radny powiatowy, ja też startowałem stąd i też stąd jestem radnym powiatowym, czy nie uważacie, żeby można było doprowadzić do takiego wspólnego spotkania, żeby tak naprawdę te osoby, które są zainteresowane, żeby otrzymały jakąś konkretną odpowiedź, bo gdyby byli ludzie tutaj również z powiatu, no to może by można było wypracować jakieś wspólne stanowisko odnośnie utwardzenia, odnośnie kawałka tej ścieżki, tego oświetlenia i tak samo tych przystanków. Te przystanki, które są przy granicy miasta, mnie się podobało to, jak ktoś powiedział, ile dzieci mają lat, czy nam się uda zrealizować. Wiesz, żart. Ja to akurat rozumiem, wiesz, to może niekoniecznie każdy to rozumie. Ja pamiętam, ile czasu żeśmy poświęcili na to, żeby, wiecie co, żeby te witacze przy granicach miasta w końcu nabrały odpowiedniej formy i one, wiecie co, jak ja teraz wjeżdżam do miasta, to faktycznie to już się zadziało. Może byśmy doczekali czegoś takiego, żeby nie, wiesz co, tak pomyślałem o tym teraz, na zasadzie współpracy gminy, powiatu i miasta, żeby powstały jakieś, wiesz co, przystanki, te wiaty przystankowe, które byłyby wizytówką również dla tego terenu, bo wiesz co, mnóstwo ludzi, przecież państwo wiecie, że mnóstwo ludzi przyjeżdża w ten teren. Te wiaty, które są stalowe, one raczej wizytówką nie są nawet na tym terenie. Bo to, co pan pytał, który się o to, że no, dzieci dojeżdżają do szkoły, można by było zrobić może jakąś taką, jakiś wspólny projekt trzech takich na przykład przystanków, które by w jakimś programie na zasadzie współpracy samorządów powstały, które by były też jakąś wizytówką, a nie czymś takim, czego się, no, jak przyjeżdża ktoś z zewnątrz, to raczej się tego należy wstydzić, a nie tym chwalić. To jest. Nie, no dobrze, że jest, no dobrze, że jest, że dzieciom na głowę nie pada, tylko jest kwestia tego, czy na przykład nie można wykorzystać wspólnego projektu i na zasadzie współpracy stworzyć coś... Nie, ja mówię, Tomek, o tym, żeby na przykład, żeby, wiesz to, żeby wiata przystankowa również była jakąś wizytówką, no. Tak na początek, to może skoro klienty stoją przy drogach powiatowych, to tak może pan starosta by pomyślał, że może punkt finansowania chociaż zrobić. Szymon, ale dlatego, ale to właśnie o to chodzi, że wiesz co, że tego rodzaju spotkanie, no tak jak jesteśmy tutaj we dwóch z powiatu, ale ja jestem super szeregowym radnym, zresztą nawet, wiesz co, nie wiem, czy takiego określenia może mogę wobec siebie używać. Ale wiesz co, ale gdyby tutaj byłyby władze, no przecież chyba ze swojej strony my możemy coś też taki temat poruszyć. A pan jest naszego terenu. Ja jestem z państwa terenu. Nie pan nazywa, bo że nie kadencji. Teraz jest przygodny. Odszedł pan u góry. No to powiatu, ale... się teraz jest ja też to się ale to jest za prawo powiatu, ale ten chodnik to miał być na terenie miasta. Przed tym rozdaniem faktycznie może warto by było się zastanowić na taką inicjatywę. Natomiast przykładowo powiem tylko tyle, że my owszem partycypujemy w projektach dotyczących budowy i przebudowy, czy też remontów infrastruktury również powiatowej, ponieważ no, pan prezydent bardzo dba o to, żeby jednak miasto wyglądało coraz lepiej i ta infrastruktura, żeby się poprawiała. Stąd też rozmowy takie na temat tutaj państwa tego problemu z tym chodnikiem i tak dalej. Natomiast jak chodzi o powiat, to no, są takie inwestycje, które my dofinansowujemy w 60%, więc no, ta struktura tego chodu, w zasadzie tak, no, ta struktura jest taka, że no, powiat ma niewielkie dochody i tutaj
była taka praktyka na początku tych spotkań, że faktycznie był ktoś ze starostwa zwykle. Możemy do niej wrócić, mi to nie przeszkadza zupełnie, ponieważ często jest też tak, akurat tutaj nie mamy takiej sytuacji, ale często jest też tak, że w zakresie powiatu państwo też mają dużo postulatów akurat. Tutaj jest taka, a nie inna sytuacja, więc tych postulatów jest mniej. I padały różnego rodzaju deklaracje ze strony władz powiatu. Dla nas czasami też to jest lepiej, ja nie kryję tego, że jeżeli ktoś jest z powiatu z władz, prawda? Nie mówię o radnych, fajnie, że są, ale tak naprawdę często konkretne decyzje, jak chodzi o zarządzanie, już nie mówię o podejmowaniu uchwał, tylko w krótkich, szybkich decyzjach, jak chodzi o zarządzanie infrastrukturą, zapadają poprzez zarząd powiatu, czy też samego starostę. No i być może faktycznie jest to dobry pomysł, żeby wrócić do tej tradycji i przy kolejnych tego rodzaju inicjatywach już żeby byli przedstawiciele powiatu i żeby rozmawiać. No z naszej strony powiem tak, że to co dzisiaj żeśmy dzisiaj wysłuchali od państwa, postaramy się tutaj przyjrzeć temu i to co będzie możliwe do realizacji, postaramy się te najprostsze rzeczy tego właśnie rodzaju, jak przystanek, czy przesunięcie przystanku, czy utwardzenie przystanku, czy nie wiem, no takie trudniejsze te sprawy, słów ogłoszeniowych, to nie są problemy, to postaramy się zrobić jak najszybciej i tyle. Natomiast no, z tego co widzimy, największy problem mamy dwa, to jest chodnik, tak, drobinowy. Proszę? No dobrze, no, ale generalnie chodnik, tak? Generalnie w tej górze. I Kotlinowa. I tym sprawom postaram się przyjrzeć, natomiast mnie osobiście za trochę podkręcił pan tutaj. Ja obiecuję sobie, że będę miał kłopoty. Postaram się sprawie przyjrzeć, bo tutaj zarówno jest to problem pana, jak i tutaj pan też mówił, że to jest też kłopot jakiś. Postaram się tej sprawie przyjrzeć i spróbować, no może na leśnicy jakoś porozmawiać, czy byłoby jakieś rozwiązanie tego, czy nie. Dobrze? I teraz tak, jeżeli państwo mają długopisy, albo jak no nie wziąłem wizytówek, ale mój numer jest 601, tutaj pan ma ten numer. Jeżeli jest jakiś problem, tutaj pan też już ma mój numer, to bardzo proszę bezpośrednio do mnie dzwonić, ja jestem do dyspozycji państwa cały czas. Jeżeli jest jakiś kłopot taki wyraźny, to naprawdę proszę dzwonić i my wtedy staramy się reagować jak najszybciej, jeżeli coś jest nie tak. Jeżeli ktoś z państwa, nie wiem, lepiej się w internecie porusza, jest w stanie sobie wejść na stronę Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i ściągnąć te dane, przekażcie państwo sąsiadom, bo póki te pieniądze są jeszcze do wydatkowania w ramach tego czystego powietrza, to korzystajcie z nich państwo, bo one pójdą gdzie indziej, zwyczajnie w świecie. Jest jakaś pola na województwo. Jeżeli państwo będziecie korzystać, to skorzysta ktoś inny z tego województwa. A co do CPO, to proszę zwrócić uwagę może na jakąś działkę, jeżeli macie. My sobie sprawdzimy, gdzie jest. Ja nie najprościej, ja wiem, tylko że tutaj po terenu mamy niewiele. Natomiast jeżeli państwo albo macie sąsiada, który był w stanie taką działkę wygenerować, no w takim miejscu, gdzie te dzieci mogą korzystać, bo nie jest daleko. No to my taki plac zabaw możemy zbudować, państwo napiszecie wniosek, jeżeli on nie przejdzie, to my tak wrzucimy realizację. Jest natomiast też wymaga to trochę zaangażowania z państwa strony, jak chodzi o liczbę głosów, bo jeszcze ewentualnie byś powiedział tych projektach, tam jest teraz podzielone, to mniejsze są. No dobra, to przepraszam, tam już coś pomeldało. Dobrze, w takim razie, jeżeli nie mają państwo więcej pytań, to ja chciałem bardzo podziękować. To tylko, panie prezydencie, zrealizować to. No dobrze, to jest ważne.